Proszę pana, ja wyjść spokojnie nie mogę. Z każdego kąta wyskakuję. Coś w tym musi być. Proszę pana, ja drzwi otwieram, a za drzwiami ona. Coś w tym musi być. A wy obaj jesteście jednakowo podejrzani osobnicy. O, mówiłem panu, mówiłem, że nienormalna. Tych panów dwóch pod lupę trzeba wziąć, bo kłamią jakby grali z nut. Do celu gładko można dojść cichaczem, śledząc ich krok, 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 krok. Pytania, 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 bez rozwiązania. I na co to? Na co to? I po co to? I po co to? I kto jest kim? Śledzisz mnie. Ale czy ty wiesz, kogo śledzisz? Jestem oficerem służby śledczej. Pan? Pan jest oficerem? A ty mi przeszkadzasz. Pan też szuka tego kapelusza za 100 000. Obiecaj, że nie będziesz wtrącała się do tych spraw. Nie będę. Tylko chciałabym wiedzieć, co z tym kapeluszem. Dociekliwe zadajesz pytania, a odpowiedź, moja panno, jest prosta. Tak prosta jak drut, moja panno, jak drut. Bo kapelusz za duży on był. Ciut, ciut. Ach cóż. Ach cóż, no cóż. Przestań zajmować się tym kapeluszem, bo to się źle dla ciebie skończy. Bardzo źle. Hałasu się narobiło, a kto to widział, jak to było? Wszyscy od rana chodzą w nerwach, niebo, że szuka kapelusza.